dalej wiedział, co robi, chociaż czy do końca. Ahonen, nerwy. Czy będzie zwycięzcą? Wtedy bardzo dużo Ahonen straci. Leo Kelsey, piękny lot. I jest koło 130 metrów. Nie wygra z Rumorenem, czy wygra? Zobaczymy. 136,5 przewaga z pierwszego skoku. Matti Hautamäki, a zatem on tu po dwóch wygranych. Lahti Kuopio musi powalczyć także i powalczy, ale skok! Kapitalny skok powyżej 130 metrów. Piękny skok w tej drugiej serii. Nikt tak daleko nie poleciał. Przeskoczył ich o dobrych parę metrów. 127 metrów miał. Raz pierwszy w karierze zajął miejsce na trzecim stopniu podium. Przed rokiem tutaj Lillehammer był ósmy. Pięknie, pięknie, daleko będzie lądował Andreas Kittel, będzie nowym liderem. Coś niesamowitego, jaką formę już w ubiegłym sezonie. Blieb noch Janda, der Führende nach dem ersten Durchgang, und schlug sie alle. 131,5 Meter, weiter als Kittel, weiter. Падает Моргенштерн, как он с этим справится, олимпийский чемпион пошел. Глубокая посадка и такая же отличная скорость, как у лучших в этой попытке. Отлично, но не совсем четкое приземление. Кстати говоря, тем не менее, запас-то был солидный. Запас-то был порядка 8 очков перед Бьёрном Айнаром Румореном. Studiować, rzucił pomysł na to, by być zawodowym skoczkiem. Wrócił do dawnego swojego ciekawszego, intelektualnego życia i od razu zaczął skakać lepiej. Ciągnie ten skok. Daleko, daleko, a miał dużą przewagę. Simon Amann, a komputer utknął. Schlierenzauer. Schlierenzauer. Trzeci po pierwszej serii. Ociągnie, ach, daleko, a więc ten pierwszy skok, według niego niespecjalny, 134 metry, drugi. Po serii pierwszej Schlierenzauer i Hilde. Na razie Austriak w powietrzu także ma problemy. Także jednak wysoko leci nad zeskokiem i daleko poszybował Austriak. Z problemami walczył z wiatrem, z tym tylnym wiatrem, który w pewnym momencie przeszkodził mu. Zwyciężył Gregor Schlierenzauer. Szósty po pierwszej części, w finale znokautował rywali. 141 metrów. Simon Amann. 8 zwycięstw pucharowych do tej pory w karierze. 36 razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata. Czy Simi frunie po swoje 9 zwycięstwo? Popatrz. Tak jest, spokojnie, miękko, z gracją wygrywa dzisiejszy konkurs dwukrotny mistrz olimpijski. Christian Wurst, krumm Thomas. Jawohl. Er geht wieder dahin. Keine Diskussion, keine Diskussion. Der Sieger in Lillehammer heißt zum zweiten Mal hintereinander Thomas Morgenstern.
Sein 16. Weltcupsieg. Schau, 0-0. Der hat... Grał po raz 15 w karierze Thomas Morgenstern. 138,5 oraz 137,5 metra. Zanim... Momento. Il via da parte di Alexander Pointer. Arriviamo ai momenti decisivi di questa gara da Lillehammer. È buono lo stacco, anche la velocità di Koffler. E arriva alla distanza anche lui. Siamo intorno ai 130 metri, forse anche qualcosa in più da parte di Koffler. Vediamo la distanza coperta dall'austriaco, 129 metri. Dobrý je tady. No, będzie daleko. Dalej poleci i to będzie prowadzenie. Trzech Austriaków nie będziemy mieli. Na... 38, 139 do tego, by wygrać w dzisiejszym konkursie. Jest w stanie osiągnąć taką odległość i ząduje w okolicach 138 metra. Poczekajmy na dokładny pomiar odległości. Bardzo blisko będą. punktów bonifikata. 3 metry mniej więcej. Zyskuje w ten sposób i wygrywa 53. konkurs, czy nie? No bo wylądował w pobliżu tego miejsca, gdzie wylądować powinien. 138,5 metra. Der spekuliert bestimmt auch ein wenig mit dem Gesamtweltcup. Tony, WM Gesamtweltcup. Das Können hat er. Und Kote, der hat auch noch Höhe, der hat auch noch Höhe. Und er steht. Ja, das ist er. Das ist er. Ja. Hat den Probesprung schon angedeutet, dass er heute... var det Preots Tande och godaste kraft. Ja, jag är spänd. Har ju 10,1 poäng på Tande. Det bör gå för dem med Preots, men han må hoppa. Ja, lite uryddig, men detta blir jättebra. Detta är ett kanonhopp. Oj, han nästan fall. Jag tror det håller, Ingrid. Jag är ganska säker på att det håller. Vi kan konstatera det, tror jag, att detta här går bra. 141,5. Potwierdzasz to także na śniegu. No i Kamil Stoch, czy będzie 16. pucharowy triumf naszego mistrza olimpijskiego z Soczi. Niezła prędkość jak na Kamila Stocha na progu. Mocno wieje w plecy. Daleki skok Kamila Stocha. Prawie 20 punktów bonifikaty dostanie. Miał duży zapas po pierwszej serii. By powalczyć o 28. w karierze wiktorię. Kamil Stoch w powietrzu, jak pięknie, jak wspaniale, jak znakomicie nasz mistrz olimpijski deklasuje i nokautuje rywali. No tak skaczą tylko najwięksi mistrzowie.